W ramach serii W Smutku chciałbym powiedzieć o czymś wesołym. Wow. Ale właściwie to mam wrażenie, że zawsze gdzieś tam w tej serii W Smutku zostawiam jakiś wesoły element. Między innymi od tego ona jest. I tak, łącząc się z moimi widzami, nieogolony, chciałbym powiedzieć właśnie o czymś świeżym. Chodzi o świeże spojrzenie. W smutnych chwilach, czy w smutnym kontekście, w smutnych sytuacjach. Jakiś czas temu odwiedzałem moje rodzinne miasto, to znaczy miasto, w którym się wychowywałem i w którym chodziłem do szkoły, to znaczy Lublin. Miałem tam okazję spotkać się z pewną kobietą, która, ponieważ nie widziała mnie nigdy wcześniej, była wspólną znajomą naszych znajomych, nie wiedziała też skąd jestem, zadała mi pytanie pierwszy raz w Lublinie. Po raz pierwszy w życiu to pytanie nieprawdopodobnie mnie zmieszało. Ale to znaczy zawsze w Lublinie widywałem się z kimś, kto jeśli nie znał mnie wcześniej, wiedział o tym, że jestem z Lublina. Teraz było inaczej. Nie parsknąłem śmiechem, nie okazałem zmieszania, tylko uśmiechnąłem się i powiedziałem, nie, nie pierwszy raz. Później, w czasie spotkania okazało się, że jestem z Lublina i temat się trochę zmienił. Natomiast ciekawa była jedna rzecz i taka moja własna obserwacja. Na pytanie, pierwszy raz w Lublinie, zareagowałem, nie, nie pierwszy. Reakcja mojej rozmówczyni była, okej. Okay. I potem gadaliśmy o czymś zupełnie innym, razem z tymi wspólnymi znajomymi. W tamtej chwili zobaczyłem miasto, w którym się wychowałem, a za którym tak naprawdę nie przepadam, nigdy nie przepadałem, w zupełnie inny sposób, świeży. Do miasta, z którym nie łączę jakichś super wspaniałych wspomnień, podszedłem, nawet nie przyjechałem, ale podszedłem do tego miasta jak turysta. Tamta historia uzmysławia mi jedną rzecz. Jak fajnie obrać nowe spojrzenie na stare tematy. Powiem tak. Postarajcie się wejść w sytuację trudną, z którą się zmagacie, jakbyście byli turystą w tej sytuacji. Podejdźcie do niej na sposób zupełnie nowy. Postarajcie się pomyśleć o tematach, z którymi się zmagacie, trudnych, jakby były wam zupełnie obce, chociaż towarzyszą wam od lat. Potraktujcie siebie w kontekście waszych problemów rodzinnych, szkolnych, zawodowych, jakbyście byli obserwatorami, którzy was w tej sytuacji, problemów w szkole, w pracy, w rodzinie, widzą po raz pierwszy. Może są rzeczy, które wam umykają. Może są rzeczy, na których nigdy nie wpadliście, dlatego że rozgrywacie w swoich głowach cały czas to samo podejście, te same problemy i krążycie wokół tych samych, jak się okazuje, niepotrzebnych rozwiązań. Cześć, na razie i trzymajcie się.